Cześć, siemaneczko, witajcie, witajcie. Dzisiejszy filmik będzie poświęcony kryptowalutom. Wszyscy, którzy interesują się kryptowalutami, wszyscy, którzy interesują się pomnażaniem, zdobywaniem, kopaniem właśnie kryptowalut, bo o tym będzie najwięcej, no to dla Was dzisiaj filmik. Słuchajcie, w 2017-2018 roku byłem no takim mocnym kopaczem. Miałem sprzęt za tam ponad 100 tysięcy złotych. 5 koparek miałem 5 koparek. Gdzie one tam były warte? No, ze 150 tysięcy, czy tam ileś złotych, które w szczytowej formie, w szczytowej, w takiej, gdzie ceny kryptowalut były bardzo wysoko, czyli gdzieś tam jakiś styczeń 2018, kopały te moje koparki za 20 tysięcy złotych na miesiąc. Wyobrażacie sobie? Prawie 5 tysięcy tygodniowo. Więc naprawdę bardzo dużo, bardzo dużo, ale to był krótki okres, to był bardzo krótki, nie wiem, czy to był miesiąc takich zysków, a ja wtedy niedoświadczony przestawiłem swoje myślenie na to, bo już kopałem od wcześniej, tam od wakacji 2017 roku. I wtedy tam trochę sprzedawałem, reinwestowałem, dokupowałem sprzętu, kupowałem, no i w tym 2018 roku, kiedy koparki moje kopały, jedna koparka kopała tam za jakieś 4000 zł mniej więcej na miesiąc, stwierdziłem, że ja jednak teraz nie będę sprzedawał, teraz będę gromadził. No i to była zła decyzja, bo te kryptowaluty, które wtedy kopały za 20 tysięcy, jak się je przetrzymało, to wyszło, że te koparki kopią w końcu za 5 tysięcy, bo tak zaczęły lecieć jakby z czasem, prawda? Więc właśnie wtedy, kiedy one tak dużo kopały, ja powinienem to sprzedawać i albo wtedy kupować sprzęt, no najlepiej. No wtedy najlepiej byłoby kupować sprzęt, no ale z racji tego, że ja dopiero zaczynałem w 2016 roku swoją w ogóle przygodę z kryptowalutami, później 2017 to już tak troszeczkę lepiej, ale to jeszcze jednak niedoświadczony. Jeszcze nie przeżyłem pierwszej bańki, jeszcze nie przeżyłem pierwszej takiego mocnego spadku, gdzie wszystko poleciało prawie do zera, wręcz można powiedzieć, bo tam jakieś spadki na poziomie 85-90% kapitału, czyli jak mieliście 100 tysięcy w styczeń 2018, to w 2019 zostało Wam tylko na przykład 10 tysięcy ze 100 tysięcy, więc przeżyłem takie chwile, przeżyłem z 10 na 100, później ze 100 na 10, także trochę tego doświadczenia pozbierałem po drodze przez te ostatnie 4-5 lat i przez... Kurczę, dałem się jeszcze raz nabrać, ale to akurat, no, dałem się jeszcze w jednym momencie złapać, kiedy sprzedałem cały sprzęt. Praktycznie, no nie cały, tylko karty akurat, no ale no to najważniejsza część całych koparek. Sprzedałem wszystkie karty, jedna mi została, gdzie czyszcząc kartę uszkodziłem dwa wentylatorki, wentylatorek, dwa te takie, wiecie, żeberka w wentylatorze i jej nie sprzedałem. I bardzo się z tego powodu dzisiaj cieszę, bo mam jedną kartę do odkupienia mniej, więc tak wyglądała mniej więcej moja przygoda przez ostatnie lata w kopaniu. Oczywiście dużo tego doświadczenia i umiejętności podczas kopania nazbierałem. A teraz okazuje się, że jednak to się jeszcze trochę nas pozmieniało, unowocześniło i trzeba było się jeszcze trochę doszkolić, co robiłem przez ostatnie dni, tygodnie. I znowu tam już jakby jestem trochę na bieżąco, tak? Jestem na bieżąco, teraz kopię się na Linuxie, ja wcześniej kopałem na Windowsie, teraz kopię się na Linuxie, ma się fajne tam programy do tego i tak dalej, dużo lepsze niż wtedy się miało. No i dużo większe doświadczenie, bez dwóch zdań, więc... Uwaga, tylko żebym... O, dobra. I teraz na dzisiejszym filmie pokażę Wam, co robię, bo przygotowuję się do... znowu do gdzieś tam do odnowienia tej kopalni, do ponownego jakiegoś tam kopania, ponieważ znowu stało się to dość mocno opłacalne, przynajmniej na razie, ale jakby trochę się za tym stęskniłem, trochę tak hobbystycznie. No i chciałbym to do tego wrócić, a być może znajdą się na tym kanale, być może na grupie Discord, na którą Was zapraszam, kryptoakademia.net, zapraszam Was na Discord, tam jest forum, gdzie możemy sobie pogadać, gdzie będziemy mogli się dzielić tym, co kopiemy, jakimi programami, na jakich systemach, dużo informacji właśnie na tej grupie będzie, tam będzie to mocno żyło,
Być może zrobimy jakiś dział, taki kupno-sprzedaż, jeśli ktoś będzie chciał może sprzedać karty, może ktoś będzie chciał kupić karty, może gdzieś tam jakieś takie ogłoszenia, żeby sobie między sobą gdzieś tam się powymieniać. Ja na razie jestem na etapie zakupu. Ja jestem na etapie zakupu, więc jeśli ktoś, kto ogląda ten film, chce sprzedać karty w dobrych cenach, to ja chętnie odkupię. Więc tak to wygląda. No i właśnie przyjechałem teraz po dysk z jednej koparki, bo tak jak mówiłem, mam 5 koparek, 5 pełnych komputerów z dyski, te procesory, wszystko jest, wszystko jest poskładane, jest tylko mocno zakurzone przez powiedzmy ostatnie ponad rok czasu niekopania i takie walanie się z jednego magazynu do drugiego i przyjechałem teraz po dysk, bo jedną koparkę mam w domu, jedną koparkę z tą jedną kartą mam w domu i mam dzisiaj zamiar właśnie ruszyć jakby to wszystko, całą tą maszynę, chcę to wszystko rozkręcić i chcę zainstalować właśnie na tej jednej koparce póki co, a później na wszystkich z czasem, tego Linuxa. Chcę zainstalować Linuxa, bo jest to, widzę, dużo fajniejszy system. Jest to jakby przeznaczony system tylko do kopania, więc na tym Linuxie ja tam nic nie będę robił, żadnych programów tam nie będę instalował, po prostu tam tylko zainstaluję Linuxa i to już będzie taki Linux, no, dosłownie w 100% przygotowany pod właśnie kopanie kryptowalut, więc to chcę zrobić i pokażę Wam, jak takie rzeczy zrobić, także zapraszam, jakbyśmy tam chcieli gdzieś sobie porozmawiać właśnie na tą kryptoakademię.net, do nas tam na grupę na Discord. I teraz przyjechałem po drugi dysk, bo potrzebuję ten dysk mój podpiąć do tej koparki, którą mam w domu, dysk, który mam tutaj w kopalni, potrzebuję zabrać ten dysk, bo potrzebuję go podpiąć do tej mojej koparki w domu, po to, żeby go usunąć na nim wszystkie partycje, i muszę wgrać tam jeszcze na tej koparce, gdzie jest Windows, działający, wszystko ok, potrzebuję wgrać obraz tego Linuxa, potrzebuję wgrać na ten dysk, po to, żeby on się później zainstalował na po prostu koparce drugiej, tak? Na drugiej koparce, po to, żeby... Bo teraz po prostu jest Windows i nie da się jakby na tej jednej koparce usunąć partycji, a później jeszcze wszystko to zrobić. Trzeba na działającym komputerze podpiąć dysk, z którego trzeba usunąć partycję, później trzeba tam zgrać, przekopiować, utworzyć w ogóle, później trzeba utworzyć nową partycję, inną, nie NTFS, która działa pod Windowsa, tylko właśnie pod Linuxa, sformatować to i wtedy, jak już będzie utworzona nowa partycja z nowym systemem plików, tam trzeba przekopiować obraz Linuxa, trzeba go tam rozpakować, później włączyć komputer na tym dysku, właśnie na tej koparce, gdzie będzie ten już dysk z tym obrazem Linuxa, on się musi załadować, zabutować, musi się to zainstalować Linux, no i uruchomić, później jeszcze tam trochę rzeczy porobić i ruszamy z kopaniem. Także trochę trzeba rzeczy porobić, trochę czasu na to trzeba poświęcić, ale zrobimy to i koparka, mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj ruszy, że jeszcze dzisiaj... Po prostu wypróbuję tego Linuxa, uruchomię to wszystko i na tej jednej karcie, która mi została z urwanymi dwoma żeberkami w jednym wentylatorze, uruchomię tą koparkę i będzie sobie kopać. Oczywiście na jednej karcie to się nie opłaca i to nie jest w ogóle zyskowne, rentowne i w ogóle to tylko tak, o, żeby nabrać tego doświadczenia, żeby to zrobić i żeby to było, to okej, ale nie żeby zarabiać pieniądze. Zarabiać pieniądze będziemy, jak będziemy mieć znowu pełne 5 koparek, Wtedy będą zyski, ale nawet z jednej można fajnie zarobić, bo na dzień dzisiejszy taka jedna koparka złożona tam na chyba 6 albo 8, już teraz nie pamiętam, jak to przeliczałem, kartach, kopię za około 1000 zł miesięcznie, więc na razie jest to taki łakomy kąsek. także ja zabieram się do roboty, zaraz Wam pokażę dysk, który będę brał, jak wygląda tutaj moja kopalnia i zaczynamy. Zabieramy się za robotę. Okej, zobaczcie. Tutaj mamy jedną koparkę, drugą koparkę, trzecią koparkę. Tutaj mamy czwartą koparkę i piąta w domu. To są po prostu zwykłe komputery. Normalne, zwykłe, stacjonarne komputery, pod które po prostu jest podpięte dużo kart graficznych, połączone odpowiednio programami z internetem i one po prostu uczestniczą, podtrzymują sieć danej kryptowaluty, którą kopiemy. Dzięki temu zostajemy wynagradzani po prostu przez sieć.
no, tą daną kryptowalutą. I teraz tak, zobaczcie, to są pełne sprzęty, czyli karty, czyli zasilacze, Ryzery, procesor, dyski właśnie, gdzieś go tu zaraz znajdziemy, leży tutaj SSD, bardzo fajny dysk, 120 i oczywiście pamięć, procesor, no i wszystkie, cały potrzebny osprzęt po prostu, całe potrzebne okablowanie i tak dalej. I ja teraz właśnie potrzebuję z jednej sztuki wziąć dysk, wziąć do domu i tam zrobić to, co mówiłem przed chwilą, nie będę się powtarzał. Także zabieram się do roboty i fajnie chociaż, że został mi cały sprzęt, potrzebuję tylko teraz kupić karty. Tutaj właśnie jeszcze instalację sobie trochę robię z mojej starej kopalni. Tam na tej starej kopalni po prostu aż mnie serce boli, bo tam było wszystko zrobione, ale z racji tego, że się nie opłacało, to się stamtąd wyniosłem, jakby oddałem tamten magazyn i teraz przeniosłem się tutaj do siebie. No ale dobra, w każdym bądź razie zaczynamy przygodę. O, właśnie, młotek spadł. Zaczynamy przygodę i ruszamy z tematem. Okej, jesteśmy już w domu, zobaczcie, tutaj cały sprzęt leży, pudełko po karcie, tutaj Asus Strix, najlepsza karta, jaka była 2-3 lata temu, to było Mistrzostwo Świata, miałem takich kart z 18 czy 20 czy ileś, nie wiem, została mi tylko jedna, żałuję bardzo. Płyta oczywiście z dyskiem, niczym ten sprzęt się nie różni od tego, co wam pokazywałem na kopalni, tylko tym, że jest czystszy, bo był w domu przez cały czas. No, monitor już tutaj przygotowany. I wszystko czeka na podłączenie, czyli teraz tego brudnego dysku, muszę zaraz go trochę przetrzeć matką. Muszę go przetrzeć troszeczkę to skórzu i zabieram się za podłączanie wszystkiego i uruchamianie i robienie tego, co mówiłem wcześniej. Tak sobie myślę teraz, żeby ten film nie był za długi i nie trwał godzinę albo dwie, to po prostu porobię z niego odcinki i jakby to wszystko w tym odcinku i zapraszam koniecznie do obejrzenia kolejnego.